Witajcie w Holokronie. W tym odcinku poznamy mistrzynię Jedi, która zapisała się w annałach historii jako ta, która przyczyniła się do wygnania wielu Jedi z zakonu, co było dość kontrowersyjną, ale nieuniknioną decyzją. Przed wami mistrzyni Atriss, bohaterka z legend. Zapraszam. Po ukończeniu Wielkiej Wojny Sithów, która została rozpoczęta przez lordów Exara Kuna i Ulika Queldromę, historyczka Jedi imieniem Atriss próbowała zrewidować zepsuty system praktyk Jedi. Argumentowała, że nie ma co się dziwić, dlaczego Kun i Queldroma przeszli na ciemną stronę mocy, kiedy Jedi stosowali liberalne praktyki szkoleniowe, takie jak dziesiątki padawanów szkolonych pod okiem jednego mistrza i inne radykalne więzy wzajemnego praktykowania. Według niej Jedi rozpoczynający treningi jako nastolatkowie byli skazani na porażkę. Powoływała się na tysiącletnie zapiski, po raz pierwszy zasugerowane przez mistrza Jedi Skimartiego, lobującego niegdyś za ograniczeniem padawanów oraz ograniczeniem liczby kandydatów na Jedi w ogóle. Atriss opowiadała się również za zakazem romantycznego zaangażowania Jedi, powołując się na to, że pierwsza wielka schizma została zapoczątkowana przez dwóch kochanków. Poparła nawet przyjęcie bardziej surowej interpretacji kodeksu Jedi, którą faworyzował mistrz Odan Ur na pamiątkę jego śmierci z rąk Exara Kuna w Akademii Jedi na Osusie. Jej argumenty znalazły ogromne poparcie wśród Jedi i została powołana do Najwyższej Rady. Kiedy w roku 3964 wybuchły wojny mandaloriańskie, Republika Galaktyczna przybyła do Jedi po pomoc. Jednak Atriss sprzeciwiała się wezwaniu do ochrony mieszkańców terytoriów zewnętrznych rubieży, zamiast tego stanowczo broniąc decyzji Rady o medytacji i refleksji przed podjęciem działań. Wielu Jedi nie rozumiało, jak Rada mogła siedzieć bezczynnie, gdy niewinni ludzie ginęli. To doprowadziło do tego, że dwójka Jedi, Revan i Malak, postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i ruszyli na wojnę, zbierając mnóstwo zwolenników. Wielu podążało za nimi, w tym Mitra Surik, którą Atriss darzyła ogromnym podziwem, postrzegając ją jako bohaterkę i bliską przyjaciółkę. Kiedy ona i Revan opuścili zakon, aby dołączyć do wojny, odrzucając wszystko, w co wierzyła Atriss, ta poczuła się dotkliwie zdradzona. Atriss potępiła Revana, jego zwolenników i wolnomyślicielskie nauki jego byłej mistrzyni Krei. Ostateczny zwrot Revana na ciemną stronę nie był dla Atriss zaskoczeniem. Po zakończeniu wojny tylko jeden z Jedi, którzy podążali za Revanem na wojnę, powrócił, by stawić czoła Radzie. Wspomniana Surik. Była na tyle pewna siebie i przeprowadzonych działań, że nawet Atriss zaczynała wątpić w swoje twarde i niezachwiane dotąd zdanie. Zaraz potem jednak okazało się, że Surik również już była na ścieżce mroku. Dla Atriss było lepiej, aby jej dawna przyjaciółka była już martwa, niż żyła wedle filozofii Revana. Mimo to Atriss zatrzymała miecz świetlny Surik po jej procesie, zawsze nosząc go przy sobie. Nawet wiele lat później upierała się, że Rada miała rację, zachowując ostrożność, ale w głębi duszy nadal kwestionowała działania Rady, Surik i samej siebie. Kilka lat później spotkała zresztą Revana, który szukał Mitry. On również był pogrążony w smutku i czuł odpowiedzialność za los dawnej przyjaciółki. Po śmierci Darth Malaka z rąk odkupionego Revana, infrastruktura zakonu Jedi została zdziesiątkowana. Co gorsza, coś systematycznie polowało i zabijało pozostałych Jedi. Atriss zorganizowała tajne zgromadzenie Jedi na Katarze, kolonialnym mieście Miraluki, gdzie można było ocenić zagrożenie i omówić przyszłość zakonu. Atriss ujawniła wiedzę o spotkaniu w nadziei na zastawienie pułapki na to, co im zagraża. Przeliczyła się jednak i to srogo. Na miejsce przybyli Sithowie w postaci Darth Nihilusa, który okazał się zbyt potężny dla Jedi. Poprzez moc pochłonął całe życie na planecie, w tym większość Jedi. Atriss, która nie uczestniczyła w konklawie, przeżyła wraz z garstką innych mistrzów, którzy się ukrywali. Następnie Atriss schroniła się pod polarną czapą lodową na planecie Telos 4, gdzie zaczęła budować tajną Akademię Jedi. Tutaj ukryła większość najcenniejszych artefaktów i zasobów Jedi, w tym wiele holokronów Sithów. Wciąż starała się zaradzić temu, co uważała za fundamentalną wadę zakonu Jedi. Brak jakiegokolwiek mechanizmu zapobiegającego upadkowi Jedi na ciemną stronę i wielokrotne sianie spustoszenia w galaktyce. W tym celu wyszkoliła grupę przyrodnich sióstr, specjalnie wyposażonych i wyszkolonych do opierania się atakom w mocy i, jeśli to konieczne, wykorzystywania ich umiejętności bojowych do niwelowania nieposłusznych Jedi.
Atris planowała w końcu odbudować cały zakon, ale bardzo przeceniła swoje zdolności do przeciwstawiania się ciemnej stronie. Sama również zaczęła ulegać zepsuciu, które powodowane było przez zagłębianie się w zakazaną wiedzę w swojej kolekcji holokronów Sithów. Kilka lat później, przed obliczem Atris, stanęła jej dawna towarzyszka, której ta nie spodziewała się nigdy więcej ujrzeć, Mitra Surik. Z początku miała nadzieję, że Surik wróciłaby przyznać, że Rada miała rację i stawić czoła jej zbrodniom, ale tak nie było. Z goryczą w sercu przyjęła pomoc Mitry we wspólnej walce w wojnach mandaloriańskich oraz ponownie wzięła udział w reorganizacji Zakonu Jedi, tym razem na Dantooine. Atris desperacko starała się zrozumieć motywy Mitry, ale jednocześnie kurczowo trzymała się swojego doskonałego, wedle niej, poglądu na Jedi. Wiedziała przy tym, że albo ona, albo Rada byli w błędzie. Presja narastała, w dodatku kolejna osoba z zakonu okazała się być Sithem. Kreia była tak naprawdę już Darth Trają. W Atris coś pękło. Zrobiła krok ku ciemności, podsycany zakazaną wiedzą. W finalnym pojedynku z wygnańcem Jedi została pokonana w walce na miecze świetlne. Przeżyła jednak i skazała samą siebie na wygnanie, by raz jeszcze odnaleźć swoje człowieczeństwo, które prawie zaprzepaściła. Przetrzymywana w sanktuarium czekała na wyrok z rąk Rady Jedi. W tym czasie również powróciła na ścieżkę światła. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie proszę komentarz oraz suba na kanale. Jeżeli chcecie więcej odcinków, proponujcie tematy na następne epizody. Ja dziękuję patronom za wsparcie i oczywiście niech moc zawsze będzie z wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję wam i niech moc zawsze będzie z wami.